Cześć, tutaj Marta. I Takej. Cześć. Jesteśmy dzisiaj na plaży w Sizoce zbierać kamienie. やった上手とも。もう一回石拾って傘持ってあげる。はい、傘ね。はい、重いそれでも。ほら水。ウィー。水いっぱいよ。水いっぱいだね。どうしようだ。水いっぱいだ。She's collecting stones. For? Axoloto. Upa lupa.Axoloto. Axoloto. W domu szykujemy akwarium na nowego członka. Jesteśmy w trakcie przebudowy, ale ostatnio tak jak przyniósł mi kamienie, to przyniósł mi ich 6 i nie starczyło mi nawet na połowę, więc... Łabuste. To mu chodzi jak prawdziwy Japończyk z parasolem przecież. Więc teraz właśnie zbieramy kamienie, puścimy wodę i może w przyszłym albo w następnym tygodniu Axolot przyjedzie do nas do domu. Yay! Orange! Jaki ma kolor? Orange. Orange? Pomarańczowy, tak? Patyk. A też jest pomarańczowy kamień, no. Zbierać kamienie właśnie. Teraz jedziemy do supermarketu po ostatnie rzeczy do przedszkola dla Tomo. Tak jak mówiłam, na plaży będziemy mieć axolotla za jakiś może tydzień, za dwa tygodnie. Na razie jesteśmy w trakcie... Myszko, poczekaj chwilkę. Ja wiem, zaraz pojedziemy do sklepu i kupimy wodę, ok? Bo mama tutaj nie ma. Dobrze, zaraz damy, ok? Co ja mówię? Tak to właśnie się kończy, jak ktoś mi przerwie. Tak, będziemy mieć axolotla, jesteśmy w trakcie aranżacji akwarium. Wcześniej mieliśmy złote rybki, które mieliśmy jakiś rok i były one złapane na Matsuri tutaj w Sizoce rok temu. Niestety te rybki, które łowi się, tak jak niektórzy na przykład widzieli w anime gdzieś na jakichś festiwalach, one dość często są chore i one długo nie są w stanie przeżyć. Nasze rybki dały radę około roku. Część została zjedzona, bo po prostu się podgryzały, bo się okazało, jak kiedy te złote rybki nam trochę podrosły, one zaczęły atakować te mniejsze. Teraz zdecydowaliśmy się, że zamiast złotych rybek będziemy mieć axolotla, którego kiedyś widziałam w sklepie akwarystycznym. No ale że mieliśmy te złote rybki, no to nie miałam po prostu co z nimi zrobić, więc nie chciałam ich też nigdzie jakoś specjalnie oddawać, bo im się dobrze żyło u nas w akwarium, ale one po prostu z czasem jedna po drugiej miały choroby pęcherza i one po prostu się przekręcały na bok i potem podpływały do góry i one nie mogły jakby
normalnie sobie pływać. Porkocienek, który Pokémon dał. Kiwon des, gacha gacha. Kocci? Kocciosino. A gacha gacha osino. Ale, okej. Kocci. Ja leko. Okej, i to Niko. Sanko. Kocci, kocci, kocci. Kocci, 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 kocci. Ko te motte? Motte? Gacha gacha. Gacha gacha. Gacha gacha. やったー。なんだろうとも何それ。これ。ちょっとも座って開けよ。ガチャガチャ。ガチャガチャね。とかしてもつまし。チェックペッパー。パープル。パープル。パープル。ドーナツ。ブランブラン。うわすごいすごい。うわバイバイともパパ。うわすごいこれ。ともバイバイ。高い。うわ。もうちょっと本ないとたもん。うん。たもちょっと robisz? Gdzie on będzie kulka? Kulka będzie w środku? A nie muszelka? Nie. Zwykłe to, ale He looks for pear. This. Oh yeah? I know. If it's pear, very lucky. So he thinks very, very lucky. Normally, a shell. Yeah. A shell is coming out. 頑張れたま。掘って掘って。掘って掘って。そう、これもっとゴリゴリ。それ何？これ、見えない見えない。おお。貝？どうこれ？Wróciliśmy już do domu. Jestem okropnie zmęczona. Okazało się, że szukanie butów takich zwykłych Adidasów na stopę Tomo to jakieś dziwne wyzwanie, bo nie mogliśmy znaleźć żadnych odpowiednich takich. Żeby było je łatwo ubrać, łatwo ściągnąć i żeby były ciemne, żeby się zaraz, no jakby, żeby nie było widać od razu, że są brudne, jak tam Tomo sobie będzie biegał na dworzu. Kupiliśmy takie kapcie, które są do przedszkola, do środka, do sali. Kupiliśmy też dwa specjalne woreczki. Jeden na kubek, drugi na sztućce do bento. To akurat z psim patrolem, a to z dinozaurami. To on sobie takie wybrał. Naklejki do przyklejenia i do podpisania, co jest czyje. Sztućce też z dinozaurami. Kubek. Termos. Też było właśnie proszone, żeby przynosić termos. Nie ze słomką, nie taki z kubeczkiem, bo takie z kubkiem akurat mamy w domu, ale żeby było z niego można od razu pić. No i tutaj. O, z takim dziurkiem, żeby po prostu dziecko mogło się napić. Tomo sobie wybrał z dinozaurami, bo tam było dużo i był Baby Shark.
i był psi patrol, ale chyba stwierdził, że wybierze z dinozaurami, bo to z tymi postaciami z różnych bajek to raz jest tak, że zaraz się nudzi albo podoba się zaraz coś innego. Woreczki, jedno na pranie, drugie na buty, plus na rzeczy, które zabiera się do przedszkola, jakby ubrania na zmianę, w razie W, gdyby był jakiś wypadek na przykład w toalecie, albo nie wiem, ochlapałby się czymś czy coś takiego. Będę musiała sobie je podpisać, bo ja już się i tak pogubiłam, a jeszcze w sklepie zgubiłam listę tego, co mieliśmy kupić. Na szczęście sporo rzeczy zapamiętaliśmy. No i teraz Wam pokażę, jakby co dostaliśmy od przedszkola. I to jest tak. To jest książeczka, gdzie będą wklejane różne naklejki, na przykład za wykonanie chyba jakiegoś polecenia. To jest taka specjalna czapka. Tutaj jak jest trzęsienie ziemi i jest ewakuacja, to na przykład w domu trzyma się specjalny kask. Tutaj dzieci mają ćwiczenia i zakładają po prostu taką czapkę. Tutaj jest góra. Tak, tak. Zakładają po prostu na taką głowę. Ja mam za dużą głowę już na to, żeby to ubierać. I tutaj po prostu, żeby ochronić głowę przed jakimś uderzeniem spadającymi rzeczami. Teraz co jest ciekawe, to jest to, że nawet bloki rysunkowe muszą być takie same, tylko są podpisane po prostu imieniem i nazwiskiem. Jakby nie miałam wpływu na to, żeby wybrać sobie, nie wiem, na przykład inną okładkę, albo żeby był jakby inny sposób na przykład wydzierania tego papieru. To było wszystko jakby już zakupione przez przedszkole i tylko musieliśmy po prostu dać im pieniądze przy czasie po prostu opłaty czy odbioru rzeczy. Biały blok. Tutaj jest żółta torba. O taka. Z taką dzieci można często spotkać. Tutaj trzymają jakieś rzeczy, na przykład pranie. Też czasami są wkładane jakieś przedmioty po prostu, które są zabierane na przykład pod koniec tygodnia do domu. Tutaj jest tak dla rodzica. Pudełko z nożyczkami, kredki, farbki. Tu jest nawet chyba ciastolina. Tak, ciastolina też jest jakby tutaj. To po prostu wszystko było już wybrane przez przedszkolę. Jakby rodzice nie mają jakby wpływu na to, na kolor, wzór czy coś takiego. Wszyscy muszą mieć to samo. To jest akurat, wydaje mi się, że typowo japońskie, że mundurki, przedmioty. Oczywiście każde przedszkole i każda szkoła ma też swoje jakby osobne zasady, więc pewnie dlatego też tutaj są na przykład wybierane te wszystkie na przykład przybory szkolne. Akurat nam się tak trafiło. Ale jest na przykład też tak, że dzieci na przykład mogą mieć swój jakiś tam, nie wiem, kolorowy plecak. Tutaj też nam się trafiło tak, że ubrania, nawet plecaki zostały już po prostu zatwierdzone. Tak wygląda mundurek szkolny i koniec, po prostu tak musi być. Z jednej strony spoko, bo się dzieci przynajmniej nie będą się kłóciły czy wyrywały sobie przedmiotów. A z drugiej strony to też jest takie jakby zabieranie trochę indywidualności, moim zdaniem. No bo jednak każde dziecko lubi inne rzeczy, tak? To jest tak jak po prostu, czy dorośli, po prostu każdy, nie wiem, lubi jeść co innego. Każdy lubi na przykład, nie wiem, inną muzykę, rodzaj filmów. Jeden lubi czytać, drugi nie lubi czytać. No i to jest takie po prostu wybieranie wszystkiego za kogoś. Więc nie wiem, czy to tak do końca dobrze, czy to do końca źle. No,
Ciężko jest mi trochę to powiedzieć. Pewnie wyjdzie w planiu, się okaże. Niektóre te zasady są takie, moim zdaniem, beznadziejne. I tutaj jest mundurek. Mamy dwie czapki. Jedną niebieską, jedną białą. Biała jest chyba letnia, niebieska jest na jesień, zimę. To jest tornister. Tak on wygląda. Nie będę go na razie go rozpakowywać. On ma po prostu dwie kieszenie, jedną u góry, tutaj ma na dole i ma kieszonkę też z boku, żeby po prostu na przykład coś wsadzić. I tutaj na przykład nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, mundurka typu marynarka, koszula, spódniczka, spodnie. Tutaj są spodenki bordowe, krótkie i koszulka. I do tego, żeby dzieci, na przykład, dzieci jak idą na przykład do przedszkola, to muszą ubierać taki niebieski płaszczyk i właśnie czapkę do tego. Jest jeszcze gdzieś na pewno, wydaje mi się, że biały. A tak, tutaj jest. Jeden jest niebieski, taki jasny. A drugi jest już jak w kolorze tego kapelusza, który pokazywałam chwilę wcześniej. Na ostatnim spotkaniu w przedszkolu w zeszłym tygodniu dostaliśmy instrukcję właśnie co, jak, gdzie, jak zrobić, jak ubrać, co spakować do torby. Trochę tak jak już mi się tłumaczył w środku, żebym mogła mieć do wglądu, bo niestety nie wszystkie znaczki mi coś mówią. Tak wygląda strój. I tak dzieci na przykład biegają na WF-ie, a tak mają po prostu przychodzić na przykład na dzień otwarty szkoły. Dzień otwarty szkoły? Na rozpoczęcie roku. Więc mają te bordowe spodenki, niebieski płaszczyk i kapelusz plus ten plecak, który jest tutaj. Tak jak mówiłam, tutaj jest strój na WF. W Japonii jest tak, że obowiązkowa edukacja zaczyna się od podstawówki i kończy się na gimnazjum. Żłobki, przedszkola czy szkoły średnie nie są obowiązkowe. Faktycznie spora część jakby rodziców zapisuje dzieci do żłobka czy do przedszkola. No i jeśli na przykład już nastolatek chce iść na jakieś studia albo jest nacisk rodziców, no to pójdzie do tej szkoły średniej i potem na przykład na studia. No ale wiadomo, że są też takie osoby, które na przykład rezygnują i pracują gdzieś na przykład na budowie czy przy robieniu dróg. Nie wszystkim jakby nie wszystkich jakby stać po prostu na edukację, ze względu na to, że edukacja tutaj jest płatna. To byłoby już wszystko, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję tylko, że moja paczka zaraz przyjdzie. Tak, już na mnie pokazuje, że potrzebuje czasu do gotowania. Że przyjdzie moja po prostu paczka z Amazona, żebym mogła wrzucić gąbkę do filtra, żebym w końcu mogła ruszyć ten cały cykl. Ale nie wiem po prostu, gdzie ten kurier się pojawił. Tak jak mówiłam, będę się z Wami żegnać. I do zobaczenia przy następnej okazji. Pa, pa!